przychodziły pociągi obklejone i tam, gdzie jest list przewozowy, były ulotki z Gdańska, z Wybrzeża i odebrali to ludzie z wydziałów i przynosili po cichu do mnie, żebym ja im zrobiła większą ilość i rozrzucali to po innych wydziałach, informując w ten sposób ludzi, że co się dzieje w Gdańsku. I czy pani pamięta, jaka była treść tych ulotek? Niezbyt pamiętam, ale w każdym bądź razie to było wyjaśniające, o co strajkują, o co walczy Gdańsk i co to jest, co to są wolne związki. Czy pani pamięta nazwiska osób, które przyszły z takimi ulotkami do pani? Tak. Przychodził Bogdan Borkowski, Andrzej Rozpłochowski, Jacek Jagiełka, chyba raz czy dwa był. Krzysiu chyba, nie, Zbyszek Kupisiewicz później. To było tak szybko i tak po cichu, żeby kierownik nie złapał, bo ja bym wyleciała wtedy z pracy, że człowiek nawet nie pamięta, tylko tak automatycznie szło to. Czy to jakoś wpłynęło na również pani zainteresowanie się tymi strajkami, czy nie? Oczywiście, ja od razu współpracowałam z nimi. Jak już ich widziałam, że idą, to ja od razu po cichu brałam wszystko i tego. Potem to już kierownik nasz nie miał innego wyjścia i po prostu zezwolił. Bo wiedział, że to już jest za dużo poszło i zezwolił. Także za jakiś czas wtedy powstał ten komitet strajkowy. I dostaliśmy, to znaczy przyszło do mnie do druku powiadomienie, przynieśli, że powstał komitet strajkowy i pismo poszło do dyrektora. I dyrektor nam przydzielił takie dwa pokoiki w baraku na terenie Huty Kacowice i wtedy wolał pozbyć się mnie, to oddelegował mnie do pracy z komitetem strajkowym. Także nas tam było Jacek Jagiełka, Jasiu Górny, Bogdan Borkowski, Andrzej Rozpłochowski. Ja byłam w komitecie strajkowym. Później doszło Grażyna Rojowska, Leszek Bień, Kazik Doliński. Dostaliśmy samochód, tak zwany RAF, od dyrekcji. To była taka mniejsza nyska. I Grażyna Rojowska prowadziła jakby cały sekretariat, przyjmowała zlecenia na wyjazd. Do zakładów pracy jeździliśmy. To znaczy ja jeździłam, Leszek Bień, Kazik Doliński. Czasem jak nie było więcej osób, a trzeba było dwa zakłady jechać, to i Grażyna Rojowska jeździła. Wyjaśnialiśmy ludziom, co to są nowe związki, o co walczą. I szczególnie trzeba było ludziom wyjaśnić, że kasa zapomogowo-pożyczkowa nie przynależy do starych związków. Bo ludzie obawiali się, że jak zmienią związki, to nie dostaną pożyczki. Więc to było chyba najbardziej ważne dla ludzi i o co walczą. O co walczy Solidarność.